Witam Państwa. Miło mi, że Państwo przyszliście. Chciałem dzisiaj powiedzieć o nowych książkach, które są, no, ośmielę się stwierdzić, unikalne, to znaczy nie mają bezpośrednich odpowiedników. Pierwsza z nich to jest książka Przemiany na ziemi jako wrota do przyszłości, część druga jej. A druga to pierwsza część książki Dlaczego religie muszą ustąpić miejsca wyższej duchowości, która to książka również wiąże się z przemianami dokonującymi się na ziemi. To dosyć mocno się wiąże, ale to za chwilkę powiem. Zanim wyjaśnię, dlaczego powstała druga część książki Przemiany na ziemi i co w niej jest, to pozwolę sobie powiedzieć parę słów, wyjaśnić kwestię dosyć istotną, dlaczego pierwsza część, to znaczy to, co teraz będzie pierwszą częścią, nie ta poprzednia książka pod tytułem Przemiany na ziemi jako wrota do przyszłości nie ma na okładce zaznaczonego, że jest to część pierwsza, no ale faktycznie będzie to teraz część pierwsza i jeśli się ukaże wznowienie za jakiś czas pewnie, no to już będzie na okładce napisane, że to jest część pierwsza. Więc najpierw wyjaśnię, dlaczego ona jest ważna z punktu widzenia tego, co się w tej chwili dzieje i tego, zwłaszcza co się będzie działo, bo ja zawsze troszkę wychodzę w przyszłość w tym sensie, że to, co robię, odnosi się jakoś do przyszłości zawsze. Ta książka opisuje, to znaczy pierwsza część Przemian na ziemi, opisuje, dlaczego ten świat wpadł w taką pułapkę, z której sam nie będzie w stanie wyjść, dlaczego uruchomiony został program taki, który plan, strategia, którą ja opisuję jako apokalipsę, zaznaczając oczywiście przy okazji, że apokalipsa nie oznacza końca świata. Jest w dosłownym tłumaczeniu słowa apokalipsis. Oznacza odsłonięcie zasłony, ujawnienie czegoś zakrytego dotychczas. Chodzi tutaj oczywiście o to, że ujawnienie ludziom ciemności i upadku, jaki wywołali, jaki ta cywilizacja obrała, kierunku, jaki ta cywilizacja obrała. Chodzi o, w słowie apokalipsis, chodzi o skonfrontowanie ludzi z prawdą o sobie samych, z tym, jaki świat naprawdę stworzyli i kim są i wieloma rzeczami, których już nie będę teraz rozwijał, prawda, ale chodzi o zderzenie ludzi z rzeczywistością, z prawdą, prawda, która zmusi ich do zmiany kursu, cywilizacji, do zmiany sposobu myślenia i postrzegania rzeczywistości. O to tak naprawdę tutaj chodzi. I pierwsza część tych przemian na Ziemi, ona jest unikalna w skali światowej, ja się ośmielę stwierdzić. Nie jest to jakieś samo falstwo, tylko po prostu stwierdzenie faktu, dlatego że takiego opisu mechanizmu powodującego upadek cywilizacji nie ma nigdzie. Takiego, który byłby napisany kilka lat temu, bo ta pierwsza część została napisana z grubsza w lecie 2019 roku. Pierwsze wydanie ukazało się w marcu 2020. I do dzisiaj sprawdza się doskonale i dalsza część, to znaczy to, co dotyczy tego, co się jeszcze nie wydarzyło. Ja jestem przekonany, już w tej chwili widzę to jasno, że sprawdzi się równie dobrze. I jest to o tyle ważne, to nie chodzi tutaj, ja nie mówię tego dlatego, żeby pobudzać jakieś swoje, czy zaspokajać swoje ego. Tylko chodzi tutaj o to, że jeśli ludzie zobaczą, prawda, że ten świat odchodzi, że coś się kończy, bo to już w zasadzie wyczuwają ludzie powszechnie w tej chwili, ale chociaż na razie jeszcze on jeszcze nie zaczął tak naprawdę na dobre upadać. To się będzie wkrótce działo. I to wywoła, bo ma wywołać, myśli o tym, że ten świat zabrnął w ślepą uliczkę. Takie myśli będą się pojawiać coraz częściej, coraz silniejsze i w końcu będą prowadzić do refleksji nad tym, co stworzyliśmy, prawda? I z tego punktu widzenia rozumienie powodów pójścia tą ślepą uliczką, dlaczego ta ślepa uliczka jest tak trudna do przezwyciężenia, że trzeba było apokalipsy, zrozumienie tego mechanizmu jest kluczem do wyjścia z pułapki i do budowy przyszłości. I z tego punktu widzenia ta książka jest unikalna, dlatego że czegoś takiego, co nie jest, ja mam na myśli pierwszą część Przemian na ziemi, nie ma nigdzie indziej w tym świecie właściwie. Czegoś takiego, co by tak dobrze tłumaczyło to, co się dzieje i to, co się będzie działo. Jest to trudne, ale ważne. No, myślę, że większość ludzi jest w stanie to zrozumieć. To nie jest aż tak trudne, żeby nie było zrozumiałe. I to, co przedstawiłem, to, co opisałem w drugiej części tych Przemian na ziemi, w tej książce, która się teraz ukazała, ona wygląda bardzo podobnie, jest taka troszkę bardziej zielona ta okładka. Jest rozwinięciem tego, jest wyjściem bardziej ku przyszłości, dlatego że ta książka już była pisana w 2021 roku, kiedy już wiele się działo, już się wiele zdążyło wydarzyć, prawda? I ona nie tylko jest kontynuacją tej pierwszej części, taką prostą kontynuacją, ale ona też bardziej odnosi się do tego, co się wkrótce będzie działo i jakie są najważniejsze wyzwania i zagrożenia dla tego, dla przyszłości, dla tych wyborów, które będą ludzie podejmować. Jest tutaj jedną z najważniejszych rzeczy, jaka jest w tej książce, w tej drugiej części oczywiście, jest wyjaśnienie czy przedstawienie, taka analiza w oparciu o źródła, o badania określone, konkretne. Co się będzie działo z ludźmi wkrótce. To jest bardzo ważne, tego też nigdzie indziej nie ma. Dlatego, że to, co widzimy w tej chwili, ja to słyszę praktycznie od wszystkich ludzi, z którymi się stykam, to widać, że ludzie zaczynają się zachowywać w dziwny sposób. To znaczy nasilają się lęki mocno. I to przyjmuje, to prowadzi do zachowań w postaci, znaczy uruchamiane są tak zwane mechanizmy obronne osobowości, to znaczy wypieranie, agresja i inne tego rodzaju rzeczy, które mają na celu odwrócenie się jakby plecami od rzeczywistości. Jedną z najważniejszych takich, jedną z najczęściej widocznych takich reakcji jest ideologizacja percepcji. To znaczy ludzie zaczynają myśleć ideologicznie, bardzo symbolicznie. I to są wszystko rzeczy, które bardzo ważne, dlatego że one zawierają, te zachowania ludzi, one zawierają bardzo ciekawe informacje na temat tego, co się będzie działo, jak naprawdę się będzie sypać ten świat. Bo na razie to się jeszcze nie sypie, ale to niedługo będzie. I ponieważ były robione badania psychologiczne tego, to na tej podstawie można powiedzieć, co się będzie z takimi ludźmi działo w momencie, kiedy presja znacznie się nasili. I to jest bardzo ważne. W jaki sposób tego uniknąć i samo jakby wyjaśnienie tego zagrożenia, bo to jest największe zagrożenie dla ludzi. Ono będzie prowadziło do czegoś takiego, co się nazywa rozpadami osobowości. I na skalę, może nie masową, ale dużo. Ja osobiście podejrzewam, że to jest na tyle groźne i na tyle nieprzyjemne, w tym sensie, że bolesne, że ja podejrzewam osobiście, mogę się mylić w tej kwestii akurat, nie biorę tego, że tak powiem, z sufitu, że opieram to przede wszystkim na tych badaniach, które tu opisałem w tej książce, że to pociągnie za sobą więcej ofiar niż sama pandemia. dlatego że to są naprawdę rzeczy przerażające. Człowiek traci sens życia w ogóle wtedy. Nie jest w stanie reagować na najprostsze rzeczy. Nie będę tego opisywał, bo to są rzeczy w zasadzie potworne. To są rzeczy straszne. I jeśli ktoś ma pójść w tą stronę, to i tak pójdzie, prawda? I ja nie zamierzam tutaj robić czegoś takiego, co by było odebrane jako czarnowiejstwo. Natomiast mogę powiedzieć tylko tyle, że są określone badania i one pokazują, jak duże jest to zagrożenie, z czego ono się bierze, i ja opisuję tutaj, jak można jego uniknąć, jak można zminimalizować to, jak można pójść inną drogą. Dlatego że z drugiej strony trzeba pamiętać, i to też opisuję w tej książce dosyć obszernie i obszerniej nawet, że zmiany, jakie się dokonują i jakie się będą wkrótce nasilać, one jednak przede wszystkim prowadzą do perspektywy, dają perspektywę jednak pozytywną. I problem będzie polegał na tym, że ludzie, którzy nie będą chcieli, którzy się odwracają tak od rzeczywistości, wybierają, prawda, tworzą ideologie zastępcze, jakieś interpretacje rzeczywistości, to oni sami będą tworzyć sobie piekiełka w głowach, dlatego że oni nie zobaczą dzięki takiemu nastawieniu, dzięki w cudzysłowie, dzięki takiemu nastawieniu nie zobaczą tej wizji pozytywnej i tej alternatywy pozytywnej. Dlatego że oni będą się zamykać w betonowych kokonach, tak można to nazwać obrazowo. I to jest bardzo poważnym zagrożeniem, dlatego że można powiedzieć, można posłużyć się tu taką analogią, że to jest coś w rodzaju takiej zwrotnicy losów ludzi i całych społeczeństw w zasadzie, że jedni będą starali się zobaczyć wizję pozytywną i będą starali się myśleć nad zbudowaniem lepszego, nowego świata w oparciu o te refleksje, do których rzeczywistość będzie ich zmuszała, i pójdą rzeczywiście w dobrą stronę i będą widzieć światełko, powiedzmy, prawda? Będą widzieć światło. Natomiast ci, którzy się będą zamykać, oni się będą zamykać coraz bardziej. I to będzie robiło wrażenie takiego rozjazdu, powiedzmy, takiej zwrotnicy właśnie losów całych narodów wręcz. Więc od zrozumienia tego mechanizmu, który za to wszystko odpowiada, który w tych obu tomach Przemian na Ziemi został opisany, zależy bardzo wiele. Zależy po prostu życie ludzi, tak naprawdę. I nie mówię o tym, czy lepsza przyszłość, czy dużo lepsza przyszłość, ale generalnie w ogóle po prostu życie ludzi od tego zależy. I to jest bardzo ważne. Jedną z rzeczy, to jest jedną z rzeczy opisanych w drugiej części Przemian na Ziemi. Natomiast nie jest to jedyne, co jest tutaj autentycznie nowe, dlatego że kwestią, która zaczęła dawać o sobie znać dopiero niedawno, której nie opisałem, opisałem w pierwszej części Przemian na Ziemi, ale opisałem dużo krócej i prościej. To jest pewien mechanizm jakby blokowania przyszłości, który ludzie mają, tej ślepej uliczki, który w drugiej części rozwinąłem. Dlatego że problem jest taki, i to mnie bardzo zaszokowało. To mnie zaszokowało jeszcze zanim zacząłem pisać nawet pierwszą część Przemian na Ziemi, tylko tyle, że jeszcze wtedy nie byłem przygotowany do takiego obszernego i tak profesjonalnego opisania tego. To jest problem mianowicie taki, że zasadniczą drogą wyjścia ze schematów, z błędnych schematów tej cywilizacji, schematów zniewalających, powodujących zastój, no różne rzeczy negatywne. Jest, prawda, edukacja i rozumiana zupełnie inaczej niż to, co mamy w tym świecie, to znaczy ukierunkowana na samodzielne myślenie, na myślenie krytyczne, czyli na rozwijanie świadomości. I to jest problem. Ujawnia się bardzo ciekawa sprawa tutaj, dlatego że nowa odsłona jakby tej ciemności, o której piszę, mianowicie taka, że jak się ludziom mówi o takich rzeczach, o takiej alternatywie, to oni to kompletnie odrzucają. Jeśli to jest sytuacja taka, że, prawda, że ja komuś o tym powiem, jakiejś jednej osobie, ta osoba to odrzuci, no to oczywiście na tej podstawie trudno generalizować i oskarżać całą cywilizację czy całą ludzkość, prawda? Tylko problem jest taki, że to jest blokada 100% działająca prawie u wszystkich, praktycznie u wszystkich. I to ujawniło pewien problem, z którego jeszcze parę lat temu nie do końca zdawałem sobie sprawę. To znaczy, jeśli coś takiego się dzieje, to oczywiście można przypuścić, i ja tak przypuszczałem na początku, że problem polega na tym, że po prostu samo określenie przy warunkach obecnego regresu mentalnego, że samo określenie rozwój świadomości jest poza horyzontem pojęciowym, że tak powiem, ludzi. To jest problem, że oni nie rozumieją, co to znaczy właściwie. Na zasadzie takiej, jak to mój znajomy określił hasło z reklamy telewizyjnej, molekuły czystości. W takich kategoriach mniej więcej to widzę. Ale więc można by przypuszczać, że ludzie po prostu takiego czegoś jak świadomość czy rozwój świadomości nie rozumieją. Tylko problem jest taki, że jak ja mówiłem ludziom, nie używając tego terminu, podając natomiast konkretne efekty takiego alternatywnego podejścia, które prowadziło, powiedzmy, eksperymentalne tego rodzaju programy były wprowadzane na przykład w Niemczech na początku XX wieku. I one dały olśniewające wyniki, które można było pokazać, jakby zmierzyć. Określoną ilość nagród Nobla i tak dalej, prawda? Różne rzeczy. Konkretne. To znaczy można było pokazać korzyści wynikające z takich przewartościowań bez uciekania się do takich, w cudzysłowie, trudnych pojęć jak świadomość. I się okazało, że to niczego nie zmieniło. Ludzie w dalszym ciągu to odrzucają. To znaczy całkowicie odrzucają. I tu jest problem taki, że okazało się, to znaczy ja to wykazałem i opisałem konkretnie w tej drugiej części Przemian na ziemi, że to jest problem jest z miłością, z niedorozwojem miłości, czy niedojrzałością miłości. I to jest bardzo ważna sprawa, dlatego że to też bez ruszenia tutaj pewnych wzorców, których ludzie w ogóle nie widzą jako patologiczne, prawda? Bez ruszenia tego nie pójdziemy do przodu. To jest to też jest ważny problem. Ja to opisałem nie na zasadzie jakichś luźnych zbiorów refleksji, tylko w oparciu o dosyć konkretne rzeczy. To od razu uprzedzam. To jest tak samo ważne jak ten opis regresu z pierwszej części Przemian na ziemi. To jest... Niestety im dłużej ja się tym zajmuję, im dłużej to analizuję, im dłużej się temu przyglądam, tym większy upadek ludzkości widzę. Bo to są rzeczy takie, prawda, których nijak się w żaden sposób logiczny nie da uzasadnić. Że zmierzamy ku ciemności i koniecznie bez względu na wszystko, bez względu na jakiekolwiek ostrzeżenie, nic nie działa po prostu. Nic nie działa. Gdyby było inaczej, to nie mielibyśmy apokalipsy. To jest druga z bardzo ważnych rzeczy, która została zawarta w tej części drugiej Przemian na ziemi. Trzecia, która też mi się wydaje, że jest dosyć ważna, to jest program jakby wyjścia, program budowy czegoś takiego, co roboczo nazwałem tutaj nowym renesansem. Ja strategię rozwoju człowieka na nowe czasy opisałem w książce pod tytułem Sztuka rozwoju w nowej epoce, która w dalszym ciągu jest jeszcze osiągalna. I to nie jest dublowaniem tamtego. To jest troszeczkę inne podejście, nie negujące oczywiście tego, co przedstawiłem wcześniej, bo tutaj niczego się innego nie wymyśli niż wzorce już sprawdzone, prawda? Ale jest to troszeczkę inne podejście z zaznaczeniem innych elementów, z dodaniem pewnych rzeczy bardzo ciekawych. Tak jak ja w jednym z artykułów zamieszczonych w Nieznanym Świecie opisałem taką kwestię, taką strategię, można powiedzieć, koncepcję rozwoju kreatywności, która jednocześnie prowadzi do samouzdrawiania. Ja wiem, że to dziwnie brzmi, ale chodzi tutaj o uaktywnienie ukrytych mocy ukrytych w człowieku, drzemiących w człowieku. I tutaj to rozwinąłem troszkę ten wątek. To jest bardzo ciekawa rzecz, dlatego że to jest oparte na konkretnych badaniach naukowych i dawało olśniewające wyniki na wszystkich polach. To znaczy zarówno jeśli chodzi o ogólne zdrowie człowieka, jak i kreatywność, jego samopoczucie również i tak dalej. To jest naprawdę świetlany plan zupełnie, nie, można powiedzieć, nieprawdopodobny, że coś takiego można stworzyć, ale jednak to jest i działało w przeszłości i zostało sprawdzone. Także to jest bardzo fajną rzeczą i bardzo takim bardzo pozytywnym zastrzykiem tutaj nadziei, że tak powiem, który ludziom jest bardzo potrzebny, żeby oni właśnie w te stany lękowe i w te psychozy masowe nie pogrążali się. I to są takie najważniejsze rzeczy, jeśli chodzi o tą drugą część Przemian na Ziemi. Książka jest troszkę cieńsza niż pierwsza część, ale jest ważna. Tam jest parę rzeczy takich, które naprawdę odegrają rolę przyszłości niedługiej. Zostaną na dobre zauważone i jest to ważnym, jednym słowem, rozwinięciem. Przy czym od razu uprzedzam, że jest to książka też, która jest troszkę poważniejsza niż pierwsza część. Dlatego, że w najbliższym czasie dojdzie do tego, że nie tylko ludzie, powiedzmy, o zainteresowaniach ezoterycznych, czy interesujących się alternatywami życiowymi, powiedzmy, tak to nazwijmy, będą się interesować takimi rzeczami, ale refleksje na temat tego, czym ten świat jest naprawdę, w jakim miejscu on się znalazł w historii i jaką drogę ma przed sobą, jaką może mieć. Takie refleksje będą docierały do szerszego grona ludzi i w tym również na przykład do naukowców i tak dalej. Więc ta książka jest napisana w taki sposób, że żeby ona również była wartościowa dla takich ludzi. I w związku z tym może być odebrana jako troszeczkę trudniejsza. Ale pomimo tego jest bardzo ważna i, tak jak powiedziałem, odegra rolę w przyszłości i zawiera elementy, zawiera przekazy, zawiera informacje, których nie znajdziemy nigdzie indziej. No, dosłownie nigdzie. Jak ktoś pokaże mi, że taki mechanizm opisujący regres psychologiczny czy strategię wyjścia, prawda, z tego regresu równie istotną czy równie wartościową znajdzie gdzie indziej, to sporo dam za to, ale po prostu czegoś takiego nie ma. Ja nie widzę i nie widziałem do tej pory czegoś podobnego. I to jest wszystko, jeśli chodzi o tą drugą część Przemian na Ziemi, którą szczerze polecam. Jej uzupełnieniem, można powiedzieć, że załącznikiem pewnego rodzaju do tych Przemian na Ziemi jest druga książka, która się ukazała, pod tytułem Dlaczego religie muszą ustąpić miejsca wyższej duchowości. Pierwsza część tej książki, Dlaczego religie muszą ustąpić miejsca wyższej duchowości. Druga część ukaże się na jesieni. Pierwsza ma 272 strony, druga będzie miała też troszkę ponad 200, także można powiedzieć, że to będzie dwutomowa praca o objętości 500 stron, która też przedstawia rzeczy nowe i również do pewnego stopnia szokujące ludzi. Częściowo przez to, że nowe, a częściowo przez to, że dosyć takie mroczne. To znaczy, ja tu opisałem to, jakiego rodzaju mechanizmy rządzą rozwojem religii przede wszystkim. Jakie cele, no można powiedzieć ukryte, tak, nie wahajmy się użyć takiego określenia, jakie ukryte cele religie realizują. Problem polega na tym, z dotychczasowym rozumieniem religijności, jakie funkcjonuje na Ziemi, że nie ma na tej planecie żadnego innego mechanizmu, który tak skutecznie ciągnąłby ludzi mentalnie w przeszłość. I to jest problem. To jest poważny problem, jeśli ludzkość ma się zmienić, powiedzmy, prawda? Dlatego, że to, co ja tutaj opisuję, jest to książka o religiach, o prawie rozwoju religii. Natomiast przede wszystkim jest to jednak książka o chrześcijaństwie i o Kościele. To tutaj muszę to wyjaśnić od razu. I religie ujawniają bardzo niepokojące i bardzo ciekawe, niekoniecznie ludziom szerzej znane zjawiska. To znaczy, pierwszą informacją taką, że tak powiem, wprowadzającą tutaj do mojego wyjaśnienia niech będzie to, że nawet w chrześcijaństwie, które no nie jest, może powiedzmy sobie szczerze, najbardziej zacofaną religią na ziemi, prawda? To tutaj jest oczywiste, prawda? Ale nawet w chrześcijaństwie są schematy powielane, czy wzorce, które datują się dosyć odległych etapów epoki kamiennej nawet. To znaczy wszystko to, co się wiąże z Wielkanocą na przykład, to jest wiosenne odradzanie młodego Boga, kult płodności właściwie, prawda? I wiele innych rzeczy, które w Wielkanocy się drzemią, że tak powiem. To jest nawiązanie chociażby do księżyca jako wyznaczającego pory rytuału, bo takie coś jest. I wiele innych rzeczy. To są wszystko wzorce, gotowe wzorce przeniesione z religii Wielkiej Matki, to znaczy z neolitu, a właściwie nawet z paleolitu, dlatego że jak się okazało, że odkryto figurki tej bogini sprzed powiedzmy 40 tysięcy lat mniej więcej, no to w tym momencie stało się jasne, że to już nie jest kwestia neolitu, tylko to już jest paleolit. Czyli pierwsza rzecz, którą religie, w tym chrześcijaństwo, ujawniają, to jest zdolność do kopiowania i powielania wzorców myślowych, rozumienia świata sprzed 40 czy 50 tysięcy lat, prawda? To jest zastanawiające i niepokojące. Jak ludzkość miałaby się przewartościować, jak miałaby w ogóle wygenerować jakikolwiek rozwój, jeśli jest oparta na tego rodzaju wzorcach, prawda? Które utrzymują ją, wzorce kojarzeniowe z epoki kamiennej. Takie rzeczy na przykład jak komunia, czyli zjadanie, no, jak to jednak jest w chrześcijaństwie opisane, ciała Boga, prawda? Nawiasem mówiąc, ktoś kiedyś mi zarzucił po prelekcji, w której mówiłem o tym, że to jest przecież przenośnia i tak dalej. To nie jest, proszę Państwa, przenośnia. Dlatego, że papież, zdaje się, Pius XII, ja nie pamiętam już w tej chwili, który mogę się pomylić, ale któryś papież tam wyjaśnił jasno, że tu nie ma żadnej przenośni. To jest dosłownie jedzenie Boga. Więc to jest rytualny kanibalizm z epoki kamiennej, oparty na konsumpcji syna kochanka, prawda, bogini, który w tym przypadku jest, no, Chrystus jest traktowany jako ten. Więc to był taki pierwszy przebłysk, że coś tutaj jest niepokojącego i takiego, czego ludzie do końca nie znają. Natomiast ostatnie odkrycia tutaj przewartościowały to bardzo mocno, to od razu muszę powiedzieć. I to też właśnie opisałem w tej książce, Dlaczego religie muszą ustąpić miejsca wyższej duchowości. Jedno z tych odkryć opisałem. Mianowicie odkryto, większość rzeczy, która jest w chrześcijaństwie, bierze się z tej religii neolitycznej, dlatego że chrześcijaństwo było tworzone, powiedzmy, na obszarze dzisiejszej Turcji z grubsza, to znaczy Bizancjum, prawda? I można w związku z tym powiedzieć, że wywodzi się z obszaru kulturowego Turcji, Bliskiego Wschodu, z grubsza, prawda? Zakorzenione jest w tradycjach z tego obszaru. Problem mamy taki, że nie tylko Jahwe, ale właściwie wszystkie bóstwa, czy pary bóstw właściwie, bo w tego rodzaju religiach płodności, jaka była w neolicie, to funkcjonowały pary bóstw, to znaczy była bogini i było jakieś jej męskie uzupełnienie. Niekoniecznie był to Bóg, to mógł być na przykład właśnie syn kochanek, czyli dziecko w istocie. I wszystkie religie z tego obszaru oparte były na takim wzorcu. To jest Jahwe i Ashera, to była klasyczna tego rodzaju para bóstw płodności. Zresztą ja w tej książce Dlaczego religie muszą ustąpić miejsca wyższej duchowości, opisałem kult Jahwe w tak zupełnie nowy sposób, że to będzie bardzo szokowało ludzi. To wychodzi coś, że okazuje się, i to nie, tak jak mówię, no oczywiście nie na podstawie jakichś tam moich dywagacji, tylko na podstawie prac naukowych. Ukazuje się prawda o Jahwe, taka, która kompletnie rujnuje to, ten istniejący mit powielany dotychczas, prawda? Ale problem jest taki, że wszystkie religie z tego obszaru, tak jak na przykład Kybele Attis, Adonis Afrodyta, prawda, Baal, Atargatis i Hadad i tak dalej, wszystkie, dosłownie wszystkie, oparte były na takich wzorcach właśnie, no, to jest opisywane jako wzorzec kazirodztwa, kastracji, kanibalizmu, tak mniej więcej tak wygląda. Zresztą no, kastracje w Kościele też były powielane praktycznie od początku jego istnienia aż do końca XIX wieku, czy do początku XIX wieku, przepraszam. Czyli przez 1700 lat istnienia chrześcijaństwa to funkcjonowało. Ale to był pewien jakby wstęp, dlatego że ostatnie odkrycia, tak jak powiedziałem, a nie dokończyłem tej myśli, przeniosły ten problem na zupełnie nowy poziom, dlatego że została odkryta na przykład figurka takiej bogini, znaczy ona nie jest może w najlepszym stanie, aczkolwiek badania wykazały, że została wykonana ręką człowieka. Przypomina figurkę Wielkiej Matki, czyli tej bogini neolitycznej, tylko w Izraelu, koło wzgórz Golan, ja to opisałem, bo to jest tak zwana Wenus Berekatram. I tutaj przyszło pewne zaskoczenie, dlatego że się okazało, że ona ma około 240 000 lat. ćwierć miliona lat. To znaczy to jest czas sprzed czasów Homo sapiens. I to nie jest, to mogła być wykonana na przykład przez Homo erectus przykładowo, albo przez jeszcze jakiś inny gatunek człowieka, ale na pewno nie przez Homo sapiens. Więc, a to jest jeden z wielu przypadków takich wynikających z tych najnowszych odkryć. Drugie to jest na przykład to, że w Afryce Południowej, to znaczy w RPA, odkryto grotę i w tej grocie pochówki, głęboko w grocie pochówki. To znaczy szkielety w pozach takich typowych dla epoki kamiennej, to znaczy w takich pozycjach jakby embrionalnych, jakby. To znaczy w tym sensie płodowych, dlatego że no, w epoce kamiennej uważano, że człowiek się odradza, prawda? Religia tego okresu oparta była na wiecznych cyklach powtarzających się i cykle życia były właśnie fundamentem tej religii. Jeśli takiego odkrycia dokonano, to znaczy, że oni już wtedy traktowali, to ja mówię w dużym skrócie, no bo oczywiście nie jestem w stanie tego w pełni tutaj opisać podczas tej prelekcji, tylko sygnalizuję pewne rzeczy, które w książce są. Ale to odkrycie dowiodło, że już wtedy, również około 240 000 lat temu, tak jak w przypadku tej figurki wcześniejszej, z Izraela, że już wtedy ludzie traktowali groty jako narząd rodny matki, Wielkiej Matki, czyli Matki Ziemi, bo taki wzorzec był w neolicie. Czyli pokazuje to nam, ponieważ widzimy powielanie tych schematów we współczesnych religiach, bardzo wielu, w tym chrześcijaństwie, które teoretycznie zrywało, prawda, z tą tradycją archaiczną, a tak naprawdę zrywało poprzez przyswojenie jej i zmianę nazwy w zasadzie. To widać na wielu przykładach i to już opisywałem w innych książkach. Więc jeśli tego rodzaju wzorce się powielają i są żywe dzięki religiom, wzorce sprzed kilkuset tysięcy lat, sprzed czasu istnienia Homo sapiens, to tu mamy problem, tak jak powiedziałem, jeszcze większy niż się wydawało na początku. Dlatego, że to jest coś, co uniemożliwi ludziom budowę nowego świata, jeśli nie zostanie rozbite, powiedzmy. Nie pozwoli ludziom zbudować czegokolwiek nowego. Taka jest prawda. To jest główne oskarżenie religii, które tutaj rozwijam i opisuję bardzo szczegółowo w oparciu o mnóstwo różnych wątków i historii, niekoniecznie szerzej znanych. Myślę, że tak książka udana. To od razu pozwolę sobie stwierdzić nieskromnie i nieobiektywnie, wiem, subiektywnie, ale wydaje mi się, że ona jest dosyć dobra. Jedną z rzeczy, która dowodzi siły ciągnięcia mentalnego ludzi w przeszłość dzięki religiom. To jest historia składania ofiar z ludzi w chrześcijaństwie, która tutaj została opisana. Wiele tego rodzaju było praktyk. Wiele na przestrzeni kontynuowanych i realizowanych na przestrzeni długich wieków, obejmujących miliony ofiar. Żeby była jasność. Zabijanie ludzi przy okazji tępienia kultu zjawiska, że tak powiem, tak zwanych czarownic, to jest nic w porównaniu z tym, co tu jest. Tutaj nie, dlatego, że procesy czarownic ocenia się, że powiedzmy pochłonęły od 40 do 60 tysięcy ofiar śmiertelnych. Tak mniej więcej. Tu mamy miliony. I to są rzeczy dużo bardziej porażające, dlatego że z wyjątkiem jednego procederu składania ofiar, to wszystko były ofiary z małych dzieci. Realizowane w wielu krajach na przestrzeni wielu wieków, żeby była jasność. Udowodnione. Tu nie ma żadnej prawdy objawionej. To są jednoznacznie dowiedzione sprawy, obejmujące miliony ofiar. I to jest najpoważniejszym dowodem, że religie tutaj są szkodliwe z punktu widzenia przyszłości. Dlatego, że nie tylko nie wygenerowały żadnego sprzeciwu wobec takich praktyk. Nie było niczego takiego. Mimo, że to wszystko nie było oparte przecież na Ewangeliach. Było projekcją czystej podświadomości. A pomimo tego ten, w cudzysłowie, doskonały, żartobliwie rzecz ujmując, dogmatyzm nie wygenerował żadnego hamulca. Ani razu. I to jest pierwszym oskarżeniem. Znaczy drugim właściwie po tym, co powiedziałem odnośnie tego dziedziczenia tradycji, powiedzmy, z epoki kamiennej albo jeszcze starszej. A trzecim to jest to, że takie procedery były realizowane w wielu krajach, tak jak powiedziałem, na przestrzeni wieków i pociągnęły za sobą mnóstwo ofiar i nikt o nich nic nie wie, w cudzysłowie. Zostało to wyparte ze świadomości wiernych totalnie. Totalnie. Nie wiem, czy Państwo albo osoby oglądające tę relację z tej prelekcji kojarzą taką scenę końcową z filmu Pachnidło. Kiedy cała masa ludzi na rynku, rynek jest pełen, jest wypełniony tłumem ludzi i ci ludzie angażują się w coś, z czego normalnie by się bardzo wstydzili, prawda? W związku z tym później wszystko wypierają i wszyscy o wszystkim zapominają. Mimo, że tam powiedzmy ileś tam tysięcy ludzi w tym brało udział. I tu jest analogiczna sprawa. I to jest kolejnym oskarżeniem. Dlatego, że nie może taki mechanizm być. Nie można pozwolić na to, żeby to działało nadal. Dlatego, że działało nadal. To jest groźne, chociażby z tego względu. To najlepiej widać, jakie spustoszenie w mózgach ludzi, coś takiego, tego rodzaju kultura, można powiedzieć, wywołuje. To widać najlepiej po tym, że Kościół sam się niszczy i nie jest w stanie zrozumieć dlaczego. Prawda? To jest chyba też dosyć dobrym oskarżeniem, dosyć trafnym. Nie ma żadnej autentycznej refleksji nad tym, czym prawdziwa duchowość powinna być, do czego miałaby zmierzać. Dlaczego my ten Kościół niszczymy? Nie ma takich pytań. Nikt z tych hierarchów kościelnych czegoś takiego nie jest w stanie powiedzieć. Więc to jest książka, która zawiera Dlaczego religie muszą ustąpić miejsca wyższej duchowości, pierwsza część. Zawiera bardzo poważne, konkretne rzeczy, których dotychczas nie opisywano i to są rzeczy, które pojawiły się, w cudzysłowie, ukazały się, czy zostały opublikowane, dlatego, że żyjemy teraz w takim czasie, w którym to zaczyna odgrywać rolę kluczową. I to jest wszystko, jeśli chodzi o te książki. Krótko powiem tylko jeszcze na koniec, mam nadzieję, że Państwo jeszcze wytrzymujecie, o książkach, które się ukażą na jesieni tradycyjnie. Pierwsza książka, która się ukaże, znaczy ukażą się dwie. Pierwsza to będzie Druga i ostatnia część tej książki, Dlaczego religie muszą ustąpić miejsca wyższej duchowości, gdzie tam też będzie wiele rzeczy nowych i ciekawych. To jest opisanie na przykład chrześcijaństwa z pierwszych wieków jego istnienia jako tworu kompletnie niespójnego, ogarniętego walkami wewnętrznymi z jednej strony, a z drugiej strony gdzie istniały w chrześcijaństwie dużo bardziej archaiczne motywy niż te, które są dzisiaj, które są zupełnie nieznane dzisiaj. Łącznie właśnie z ofiarami z dzieci na, że tak powiem, jeszcze bardziej radykalny sposób niż to, co było później. Ale to nie wszystko. Z rzeczy autentycznie nowych. Kolejna rzecz, która w tej drugiej części tej książki Dlaczego religie będzie, to jest opis dosyć ciekawy, opis praktyk. Narzucałoby się takie określenie tego wykorzystywania dzieci w Kościele, ale ja tego tak nie nazwałem. Ja to nazwałem dlatego, że nie chodzi mi tutaj, dlatego że to, co mnie najbardziej uderzyło, to nie tyle aspekt seksualny tych praktyk, które były, że była jasność, realizowane od początku istnienia Kościoła i to tam właśnie opisałem, tylko to, że te dzieci były widziane zupełnie inaczej przez kler niż przez normalnych ludzi. Dlatego, że pojawiały się w tych praktykach wykorzystywania dzieci pojawiały się motywy, które u normalnych ludzi, to znaczy świeckich, raczej się nie pojawiały. I to jest ciekawe, jak dogmatyzm wpływa na człowieka od tej strony właśnie. Wyszło to, że badaczka, pani profesor, przepraszam, która badała różne manuskrypty, prawda, w najróżniejszych klasztorach, różne rzeczy takie na ten temat. Ona stwierdziła, że to, co najbardziej odróżniało seksualność kleru od seksualności i normalnych ludzi w danym czasie, w średniowieczu na przykład, to była przemoc w stosunku do dzieci. To ją najbardziej uderzyło. I to jest bardzo ciekawe, dlatego że pokazuje właśnie inną odsłonę poza tym dziedziczeniem neolitu, że tak powiem, i tego kanibalizmu rytualnego. Pokazuje jeszcze coś takiego. Więc to będzie w drugiej części tej książki Dlaczego religie? To będzie pierwsza książka, która się ukaże na jesieni, a druga, no, zapewne równocześnie z nią jak zwykle. To będzie książka dosyć niezwykła. To będzie książka oferująca zupełnie nowe spojrzenie na historię miłości na Ziemi. To znaczy jej tytuł będzie brzmiał Nieznana Historia Ewolucji Miłości. I ja tam opisałem dużo naprawdę rzeczy, które ludziom w ogóle nie są znane, a które pokazują, że ewolucja miłości ludzi była w przeszłości, ale w dużej mierze też jest, znaczy asumptem do takiego przyjrzenia się było to, co wspomniałem wcześniej przy okazji drugiej części Przemian na ziemi, że są rzeczy, które pokazują, że z tą miłością jest coś nie tak, coś jest bardzo nie tak. I to mnie skłoniło do tego, żeby przyjrzeć się w nowy sposób całej ewolucji miłości, jaka była na Ziemi. No i tutaj wyszło jeszcze więcej rzeczy nowych, w cudzysłowie nowych, znaczy rozumiem rozumiem to jako takie, które nie są znane ludziom w ogóle. Większość ludzi, te najważniejsze rzeczy, które tam w tej książce Nieznana Historia Ewolucji Miłości zostały opisane, najważniejsze, kilka takich powiedzmy rozdziałów jest, to podejrzewam, że w ogóle nie są ludziom znane. 99% ludzi nie są znane. Więc Myślę, że to będzie też książka dosyć ciekawa. Ona się ukaże w formacie A4, dlatego że ona będzie taka troszkę albumowa, z dużą ilością ilustracji, również kolorowych. Ale no, warstwa tekstowa też tam jest bardzo ważna i to, co powiedziałem, to jest o tym. I ja mam wrażenie, że to będzie książka, która nie będzie mogła przejść niezauważona, że tak powiem, dlatego że naprawdę tam ona będzie prezentowała rzeczywistość nieznaną. Naprawdę. To jest wszystko, co chciałem powiedzieć. Przepraszam, że tyle czasu to zajęło, dłużej niż myślałem.